Cześć, witam Was serdecznie z tej strony CryptoBit. Jesteśmy w środku majówki, ale postanowiłem nagrać odcinek, który mówi, jaki jest ten rynek, jaka jest prawda. Słuchajcie, no w jednej sekundzie wczoraj mieliśmy ogromny znaczy ogromny no mieliśmy jakiś skok cenowy, po chwili mieliśmy zjazd, wiadomości Pawela, wpisy na Twitterze. Niektórzy reagowali, niektórzy łapali. Niektórzy realizowali zyski, które można było osiągnąć w kilkanaście minut, można by powiedzieć, tak? I gdzieś tam przeczytałem nawet taki tweet, że to jest jakby pogoda, tak? która jest czasami zmienna, bo jest raz słońce, raz deszcz. Jak ci coś nie pasuje, no to poczekaj, albo rozwiń parasol, tak? Nie ma żadnej analogii do tego, żebyśmy jasno określili, w którą stronę pójdzie rynek, moi drodzy, bo... Przepraszam, bo jak popatrzymy na te wszystkie analizy, które były przed, przed jakimś czasem temu, tak? czyli jakiś czas temu, no to naprawdę scenariuszy były milion 500. Narracja najróżniejszego typu wzrostów pod dany określony trend. No to się nic nie sprawdza, moi drodzy. Z jednej strony chciałbym Wam powiedzieć to, co dzisiaj napisano na moim telegramie. Moi drodzy, no na chłopski rozum nie mogą wszyscy wiedzieć, którego dnia, o której godzinie i w którym roku, dokładnie miesiącu, będzie ogromny wyszczał czy ogromny wzrost. Ja tyle razy mówiłem tu na moim kanale, że skończyła się pewna era, moi drodzy. Tych projektów jest coraz więcej. A a inwestorów tak naprawdę nie przybywa, moi drodzy. Tak naprawdę pieniądze na rynku w dalszym ciągu zarabiają duzi gracze, którzy są skłonni zrealizować swój zysk w granicach 3, 5, 10%. Dla nich taki urobek dzienny jest wystarczający do tego, żeby pomnażać swój, ogromny już kapitał i naprawdę y, można obarczać winami najróżniejsze osoby, które, no nie wiem, mają jakąś predykcję, które rozysowują jakieś analizy, które, y, no nie wiem, mówią o jakimś tam trendzie, można mówić o najróżniejszych innych filozofiach tego rynku, ale y, zdajcie sobie sprawę, że no, czas, który... Y, Ktoś chce poświęcić na to, żeby zrozumieć pewne idee, pewne schematy, no jest kluczowy tutaj. I miałem nagrać tu odcinek, że cierpliwość i czas potrafi zweryfikować wszystko, i dzięki temu możemy zrozumieć, jak działa pewien system. I można tu mówić, co się chce z drugiej strony. O ludziach, którzy realizują swoje zyski, osiągając 30, 50 czy 100, a nie czekając filozoficznie na razy 10, czy razy 100, czy Bóg wie razy ile jeszcze, codziennie czytając obiecujący jakiś wpis danej osoby lub danego projektu. I naprawdę można włożyć sobie między bajki te wszystkie różne opowieści. Trzeba skupić się na tym, co daje danego dnia i jaka jest możliwość. W najbliższym tutaj okresie, i taka jest moja filozofia, bo jak sobie zobaczycie i zerkniecie sobie, to dzisiaj tak naprawdę tutaj są moje ulubione projekty na przykład na giełdzie Binance, pokazuje to jasno, że Bitcoina mamy poniżej 58 tysięcy. Ja niedawno słyszałem, że ludzie pisali, fajnie by było, gdyby ten Bitcoin poleciał poniżej 60 tysięcy. Byłaby to jakaś narracja do tego, żeby alty zaczęły gdzieś tam rosnąć, bo osłabiłoby ten, te, tą, tą równowagę, tak? czyli tą zależność. Tak? No, nie jest tak do samego końca. Jeżeli Bitcoin będzie spadał nadal, to myślę, że będzie ciągnął większą grupę tych projektów. I nie patrząc na to, że dominacja Bitcoina spada, że powinniśmy zaczynać alt-season, bo, bo były takie narracje, że powinniśmy to. Już teraz się mówi gdzieś i pisze się o tym, że. To jesień znowu przyniesie jakieś wzrosty, bo już mamy, można powiedzieć, przygotowanie do wakacyjnego takiego rozluźnienia się. To później znowu jesień pozwoli, nie wiem, wrócić na jakieś tory i znowu wszyscy mówią, że to nie 24 już, tylko 25. I tak naprawdę ta narracja będzie się zmieniała z miesiąca na miesiąc. A korzystając, moi drodzy, z tego, co rynek daje, można co miesiąc było zrealizować sobie zyski, można było zarobić na trendzie. AI, załóżmy, tam nie wiem, cztery razy, trzy razy. Można było na RWA zarobić nie wiem, dwa razy. Można było, nie wiem, na jakichś nowych projektach, które pojawiają się, również zarabiać jakieś pieniądze. I ja ostatnio wam pokazywałem, że założyłem sobie taki portfel tutaj nowych projektów, i ktoś do mnie pisze również, że czasami te projekty, które my inwestujemy we wczesnej fazie, nie wiem, mają swoją. Premiere, pojawiają się na deksach, pojawiają się na ceksach i nagle ta cena leci na, na dół, na web, na szyję. Ja powiedziałem i odpowiem teraz nawet tutaj wszystkim. Ja nie mam wpływu na to, w jakim stosunku i kiedy pojawi się dany projekt na rynku i czy społeczność zareaguje pozytywnie czy negatywnie na to, co ten projekt będzie oferował. Ale są pewne kluczowe aspekty w tym, że może. Zaznaczam, może być taka sytuacja, że trafimy akurat w ten moment, kiedy będzie można zrealizować zysk. I ja nie obiecuję tutaj nikomu, kto pojawia się w Prisale, że będzie zarabiał tu X. Ja nikomu nie zrzucam toreb na web. Ja nikomu nie mówię, że to będzie strzał w dziesiątkę, że to będzie. Za, zainwestuj te pieniądze, bo Ty będziesz na pewno szczęśliwcem itd. i tak dalej. Ja mówię, że to jest to ogromne ryzyko. Dlatego często mówię, że to ryzyko jest adekwatne do kwoty, którą inwestuję. I chciałbym Wam pokazać dzisiaj te dwa projekty. Moi drodzy, to był kupiony do naszego portfela Dodgeverse, tak? czyli tutaj żeśmy sobie kupili, ja to nie mam podłączonego, bo nagrywam teraz na telefonie i chciałbym Wam pokazać, że jest to możliwość I, i, i ta rozbudowa potrwała już o wszystkie łańcuchy, które były wcześniej, czyli mamy Ethereum, Binance, Polygon, Avalanche, Base i Solana, no i czyli już w pełni została poszerzona ta oferta na tych wszystkich sieciach, które po tym pre będzie możliwość tutaj handlu i operowania, tak? Ja tu mam, nie, nie tłumaczę tego, bo to możecie sobie zerknąć. To wszystko jest opisane, moi drodzy. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, gdzie, gdzie jest to opisane, gdzie jest to przedstawione w jakich mediach społecznościowych. Prosta zasada i prosta decyzja. Albo w to wchodzę, albo w to nie wchodzę. No, albo jestem zainteresowany jakimś Projektem we wczesnej fazie i nie mówię, że tu team to jest złożona grupa ludzi, która, nie wiem, osiągnęła szczyty w świecie kryptowalu, która istnieje na rynku 25 lat, którzy przechodzą z jednej firmy, że, że są z Google, że są jeszcze z czegoś innego, że ten to był CIO tam gdzieś indziej, czy ten był jakimś kierownikiem, czy ten był menadżerem i tak dalej. To są po prostu projekty, moi drodzy, które mają za zadanie po wejściu na rynek. Starać się zrealizować swoje założenia, I, i, i zaznaczam tutaj starać się. Nie mówię tutaj o y, rzeczach, które są. Nie jest tu nigdzie napisane, moi drodzy, jak sobie zobaczycie, że jak kupisz to, to otrzymasz zwrot stuprocentowym zyskiem, tak? Jest możliwość, moi drodzy, właśnie wzięcia udziału, ale to właśnie jest zakomunikowane przeze mnie, że jest to duża niewiadoma, co będzie za jakiś czas. Ale są to projekty, które naprawdę mogą, mogą w jakiś sposób nam e, zrekompensować to nasze wczesne wejście, tak? Ale mówię mogą. Następnym projektem, którym ostatnio pokazywałem, to jest ten jamnik pies kiełbasa, czyli ta, ta sztuczna inteligencja, tak? Ten Winner all, AI, tak? I tu też jest, moi drodzy, no ktoś napisał, że na co to jest? Wszystko jest powielane, wszystko jest podobne, wszystko jest y, tak samo. No, jak zobaczycie sobie na deksy. Czy to będzie Pancake Swipe, czy to będzie jeszcze inny, czy to będzie Quick SWAP, czy to będzie na jakieś innej sieci, to wszystko jest podobne. Ten schemat działania jest podobny, moi drodzy. Inna jest oprawa graficzna, inny jest troszeczkę jakiś smaczek, ale to wszystko się opiera na tej samej zasadzie działania. No, nie można wymyślić nic, co zdaje egzamin, co ma przynosić interoperacyjność, tanie e, za, zarządzanie. E, i korzystanie z tego w sposób, który ułatwia nam funkcjonowanie w świecie kryptowalut. I dlatego ja wszystkie te moje projekty, nawet tego jamnika, czy nie pies, nie, nie, nie kiełbasa i, i sztuczna inteligencja jeszcze w dodatku, dlatego ja to kupowałem na sieci PNB. Ale przecież tutaj można zrobić, kupić to na Ethereum, dać na stacking. Zobaczcie, jest tu jasno napisane, jakie otrzymujemy profity z tego tytułu. I to wszystko jest Mamy opisane, czym to jest. Moi drodzy, no, jeżeli ktoś się udzi, tak naprawdę, że wchodząc w projekt za, nie wiem, jakieś grosiki, który, który jest setnym projektem na tym rynku, który pokazuje tylko pewną schematykę zabawy, bo ja to traktuję jak lekką zabawę, mówię, mówię bo to inwestowanie biorę przez pryzmat taki że a może kiedy ten projekt zaskoczy a kiedy może ludzie zobaczą jakąś nową zajawkę na to co się pojawia na rynku to będą chcieli to gdzieś mieć dlaczego ludzie kupują tysiącami nft-ki które są bezmózgimi obrazkami które napędzają Strukturę chęci posiadania czegoś. No to jest kluczowym aspektem. No jak sobie zobaczycie, na darmowych, nawet mintach tego wszystkiego, to są miliony ludzi, które czekają tylko i wyłącznie, żeby coś kliknąć, żeby coś dostać, z nadzieją na to, że za chwilę to będzie kosztowało grube tysiące. A nie rozumiem ludzi, którzy. Patrząc na te wszystkie projekty, które, o których ja tu opowiadał, to gdzieś doszukują się od razu jakiegoś skamu, gdzieś doszukują się jakiejś fazy, w której się mówi, że to jest napędzanie, to jest naganianie, ale jak idzie i kupuje takiego NFT-ka, czy jakiś projekt, który jest naprawdę z dupy wzięty, który istnieje kilka minut, bo on ma w swojej głowie ułożoną wizję miliardera, milionera za 50 czy za 100 dolarów, to tam nie widzi E, skamu, tam nie widzi innych rzeczy. I e, ten świat kryptowalut jest zbudowany po troszkę, można powiedzieć, na naiwności niektórych ludzi, moi drodzy. No, to są ja, Ktoś do mnie pisze, że ceni mnie za to, że ja mówię jak jest. No, ja mówię jak jest, bo widząc to i obserwując, można wyciągnąć takie wnioski. Tylko, że trzeba rozgraniczyć to wszystko, co jest E, można powiedzieć, takim dodatkiem do tego rynku, a, a to, co jest gdzieś wprowadzane po prostu w jakiejś tam strukturze, która ma w jakimś tam okresie osiągnąć jakiś zwrot. Tak? No, nie da się wszystkiego wpakować do jednego worka i powiedzieć, że inwestując w świat kryptowalut, zostaniesz za chwilę bogatym człowiekiem i. Naprawdę możesz być laikiem w każdej dziedzinie. Wystarczy, że założysz sobie portfel, kupisz gdzieś jakiś projekt, najlepiej na, na jakimś tam Memcoinowy, który pojawił się na Solanie, czy na Base, czy na jeszcze innym, czy na tonie. I to już ci wystarczy, tylko czekaj później, kiedy to będzie robiło następne tysiące X. Czasami ten rynek daje taką wskazówkę. Czasami ten rynek pokazuje. Że możemy taką, e, taki, taki projekt trafić, ale to jest naprawdę mm, chwilowe. Nie wiem, to jest e, tak jak był z Book of Meme. No, to, to było dwa dni, moi drodzy. Dwa dni. I kiedy tak naprawdę się wszyscy e, zorientowali, że, że jest na coś hype, to ci, co byli już na samym początku, zrzucili to wszystko na tych, którzy tam się dopiero pojawiali. Tak, tak działa po prostu struktura rynku kryptowalut. No, ostatni gasi światło w no, Kiblu, no, jak to mówią. No, nie da się tego oszukać. I, i, i teraz e, pokazałem Wam te projekty. Ja nikogo nie namawiam tutaj na to, żeby ktoś kupował. Pokazuję po prostu, że ja gdzieś inwestuję moje pieniądze. No, robiłem różne projekty, moi drodzy. I kryptoemerytura, i portfel na 2024, i różne inne rzeczy. i Naprawdę były okresy, kiedy można było widać wyjąć 300%, 400%, 100%. No są filmiki, możecie zobaczyć na moim kanale, że były takie okresy i naprawdę można było zarabiać. I konsekwencją tego, że jeżeli nie zrealizowałeś tego zysku, no to zostawałeś później po prostu z torbami, które do dzisiaj leżą na portfelu i czekają na to, żeby powróciły do jakiejś tam fazy. Wrócę teraz. Jeszcze do tych rzeczy, które, o których chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli sobie weźmiemy, moi drodzy, tutaj CoinGecko, to zamknę tutaj. To zobaczcie, można sobie zweryfikować i prześledzić, jak ceny kształtują się w jakimś tam okresie. Ale dla mnie nie jest to wyznacznikiem żadnym. Naprawdę. Bo kończy się era po prostu tego, e, można powiedzieć, pierdolenia, głupot o jakimś tam e, okresie, który ma potwierdzić to, że za chwilę będziemy tu, a za chwilę będziemy tam, a jeszcze za chwilę to będziemy jeszcze, jeszcze tam. Nic nie trwa wiecznie i nic nie może powtarzać się wiecznie, moi drodzy. No muszą przyjść zmiany. Jeżeli rynek wartość jego projekty ilość ludzi, inwestorów oraz struktura tych inwestorów się zmienia to musi się, muszą się też zmieniać zasady tego to nie jest tak, że w kółko będziemy kurwa jedną i, i przerysowywać jedną i tą samą linię aż do kurwa usranej śmierci czy do tego aż gdzieś tam wybuchnie atom i rozpierdoli całą ziemię no nie może tak być i, I dlatego często trzeba reagować na tym rynku. Widzieć swoje korzyści e, i widzieć pewne rzeczy, które się na nim dzieją. I to, co były ETF-y, które napędziły ten rynek, no to przy okazji załapał się jeszcze jakiś tam trend. I, i, idąc teraz dalej, no co może być? No wszyscy wieszczą teraz na, na spadek e, tej wartości rynku. Tak? Już tam widzimy ten wskaźnik strachu na 54. Dużo nie będzie potrzeba. Moi drodzy, kiedy Bitcoin dotknie 50 tysięcy i jeżeli nawet nastąpi ta chwila, no to będzie panika na rynku, moim drodzy. Zresztą nie jest cały czas panika na rynku. Od jakiegoś czasu, jak sobie klikniemy jakiś projekt, to zobaczycie, że my lądujemy cały czas w dół. Ktoś mówi, że na tygodniówce jest tyle, na miesięcznym jest tyle i tak dalej. Ale jeżeli przyjdzie jedna informacja, która... Na przykład, była ostatnio tego Powell'a, tak wczoraj, czy tam przedwczoraj, bo też tego nie śledzę, yy, tylko widzę wpisy na przykład na Twitterze, tak. No to jasno to określa nam, że jest ta chwila na to, żeby nie wiem, zrealizować swój zysk. Nad tym się też trzeba zastanowić. I ja mówię o jakichś rzeczach, które są realne do, do osiągnięcia. Nie mówię tu o filozofii płatność, płatnych grup, o filozofii udostępniania Wam jakichś, nie wiem, analiz za pieniądze, za abonamenty, czy za inne rzeczy, które macie osiągnąć. Macie wpłacać i, i cieszyć się, że ja przekleję od kogoś tam, kto zrobił jakąś analizę, czy od kogoś jeszcze innego sięgnę z internetu i powiem to Was tymi słowami historii, o tym, że jak będziesz kupował jakiś trend czy jakieś projekty, to za jakiś czas otrzymasz taki taki zwrot, że to będzie razy 10, a to będzie razy 100, a ten może osiągnąć razy nawet i 500. No takich historii i, i rzeczy, no to może każdy napisać. Nie wiem, obudzić się dzisiaj i sobie wziąć, nie wiem, powie na przykład. No, wracamy do, do trendu gamingowego, no i będzie teraz nagrywał 10 filmów o tym, że trend gamingowy za 2-3 miesiące, kiedy przyjdzie jesień 2024, no to będzie, to y, można na tym zarabiać. Tylko zerknijcie sobie, że to trwa czasami, nie wiem, kilka tygodni tylko. Ten trend, który jest wywoływany do tablicy w świecie kryptowalut, to, to nie trwa miesiącami. To nie mamy wzrostu. No ktoś może powiedzieć, że ostatnie wzrosty Bitcoina to, to jesień i, i początek roku 2024. Oczywiście było to i jasno to było komunikowane i, i ludzie mieli to położone po prostu jak na tacy, że jeżeli kupisz bitcoina gdzieś w granicach 20 tysięcy, to można by było się spodziewać za jakiś określony czas, że to będzie osiągnie swoja techa. No i to się sprawdziło, ale to naprawdę nie trzeba być filozofem, no nie trzeba było pisać i rysować ileś tam kresek i codziennie siedzieć przed komputerem i analizować wpisy czy inne rodzaju informacje, żeby za jakiś czas osiągnąć ten zwrot. No proste i, 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 i naprawdę jak, jak nie wiem co. Tylko zobaczcie gdzie są inne altcoiny, w jakiej są teraz stopniu, gdzie jest na przykład Polkadot, gdzie jest Polygon, gdzie jest ADA, gdzie są inne rzeczy w stosunku do tego, co odciągnął Bitcoin, tak? Czyli ta faza jeszcze nie nadeszła. Czy nadejdzie? To nie jest nikt w stanie tego powiedzieć. Być może rynek zareaguje znowu na jakiś nowy trend, który pojawi się, bo ludzie będą widzieli tam zyski, bo ktoś nakręci spirale jakiegoś hype'u i i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba to obserwować. No, to on też pokazał nam, że potrafił osiągnąć 7 dolarów. Mamy dzisiaj 471. I to w jednej chwili narracja e, e, łatwości dostępu portfela, e, botów, e, klikaczy na, na tonie, e, wprowadzenie USDT, tam i tak dalej. Te informacje pociągnęły do tego, że tam się pojawili ludzie. A pojawili się, bo widzieli tam kasę, moi drodzy. Że warto obserwować takie moim zdaniem, takie trendy, które się pojawiają, ale korzystać z tego. Po prostu, kiedy to jest na hype i uda nam się gdzieś kupić to tanio, kiedy to nam można było kupić po 2,50, to zobaczcie, można było zrobić razy trzy, nie wiem, w miesiąc, ale wykorzystać ten czas i tę chwilę. I z tego trzeba sobie z to sobie trzeba gdzieś uzmysłowić i opracować taką strategię. Jest czas, realizuje zyski, i nie patrzę na to, że za miesiąc, dwa czy cztery będzie. Następna, następny wzrost, który będzie umożliwiał mi 10, 10 razy zwrot. tak? Bo kiedy przyjdzie ten, naprawdę ta fala tego trendu, który będzie wszystko rosło, to naprawdę zdążysz się na niego załapać jeszcze i zdążysz na nim zarobić kolosalne pieniądze. Najważniejsze to mieć swoją tutaj drogę, swój jakiś plan. Nie patrzeć na to, co mówi ten, tamten, owamten i tak dalej. Po prostu Obserwować, słuchać i wyciągać swoje wnioski. Moja taka zasada, moi drodzy, kiedy jest czas i pora na realizację zysków, to to robię. Dziękuję serdecznie, cześć.